Witajcie. Witajcie na skróconym kursie. Linii 42 z Karoliny do Piłsudskiego Urzędu Marszałkowskiego. Także kurs zjazdowy z Brygady Bisowej. Jedna z pięciu linii okrężnych, a właściwie jedna z sześciu, bo trzeba jeszcze brać pod uwagę linię N3, czyli linię nocną. Linia kursująca od poniedziałku do piątku. No i dzisiaj akurat powożę Mercedesem gazowym, czyli no można powiedzieć, że autobusem, który najmniej lubię, jeśli chodzi o model, a przynajmniej do niedawna najmniej lubiałem. Nie udało mi się niestety wyciągnąć Zielcza, ale wczoraj udało się zaliczyć na Bisie 2, także dzisiaj dla odmiany Mercedes gazowy. Najbliższymi dwoma przystankami jest minuta, przystanki są od siebie oddalone raptem 100 metrów, także puściłem samochodu, żeby nie stać po prostu na przystanku i żeby czasem nie odjechać przed czasem. Mamy przedostatni dzień stycznia, czyli 30 stycznia, więc właściwie pierwszy miesiąc roku już za nami. Pogoda dzisiaj typowo wiosenna. Wczoraj właściwie czułem się, jakby była wiosna. Ptaszki przepięknie śpiewały. Pozwolę sobie pominąć dzisiaj nazwy przystanków. I tak widzicie je w prawym, przepraszam, w lewym dolnym rogu. Podane nazwy ulic oraz ewentualnych rond. Osiedle Karoliny to stosunkowo jedno z najmłodszych osiedli, powiedzmy w starszej części Rzeszowa albo i w nowszej. Jest to tutaj na terenie dawnego osiedla Przybyszówka, które zostało przyłączone w 2006 roku. Osiedle cały czas się wzrasta, przybywa bloków. Różnie nazywa się to osiedle, bo jest nazywane osiedlem Projektant ze względu na to, że większość bloków wybudowała spółdzielnia mieszkaniowa Projektant. Bloki tej spółdzielni możecie także spotkać na ulicy Rymanowskiej, czyli boczna Matuszczaka, przez którą przyjeżdża właśnie linia 30. Lecimy dalej. Wozie Mercedes Citaro O530, wersja poliftowa, przez niektórych nazywana drugą generacją, nie jest to druga generacja. Silnik, jak wiadomo, Mercedesa zasilony sprężonym gazem
podziemnym. Zblokowany z 6-stopniową automatyczną skrzynią biegu firmy CP. Różne opinie panują o tych Mercedesach, jedni lubią, drudzy nie. Na hamulce mają dość specyficzne, tak samo jak i właśnie biegi, skrzynie biegów, która potrafi szarpać, to jest urok CTF-a, ale nie we wszystkich autobusach. Autobusy w tym roku skończą 11 lat, także zostały dostarczone w 2013 roku. No ten akurat ma 650, prawie 656 tysięcy. Tam bez 100 km. No jeśli chodzi o komfort jazdy, to nie ma tutaj o czym mówić. Wiadomo, zawieszenie wielowahaczowe robi swoje. Także dużo lepiej się prowadzi taki autobus niż na belce, czyli na zawieszeniu zależnym. Swoją drogą ciekawe, czy ludzie czytają to, co jest na wyświetlaczu, czy nikt sobie nie zdał sprawy, że jest to kurs skrócony. Kiedyś były tutaj szczere pola, czasy kiedy zaczynałem przygodę z taksówką w 2005 roku, były to tylko bloki przy krajobrazowej. Teraz mamy właśnie jeszcze przy panoramicznej, plenerowej, także też rozrosło się znacznie to osiedle. Słyszycie, zapewne lekki problem z drzwiami, które co jakiś czas odbijają, no ale temat już zgłoszony, wpisany w książkę, także myślę, że w trakcie przerwy bisowej albo po zakończonej zmianie dzisiaj autobus trafi na warsztat i drzwi zostaną wyregulowane. Ruch na drogach znacznie mniejszy. Wczoraj rozpoczęły się ferie w województwie podkarpackim. No i czekamy na możliwość wjazdu. Dość trudny manewr, który właśnie wykonuje się na linii. Na linii 40.
32,10, czyli w prawo od razu trzeba zawrócić. A ponieważ jest przejście, jest linia ciągła, więc coś trzeba się nakombinować. I teraz już właściwie można powiedzieć, że prosta droga, zresztą linia 42 jest nagrana w całym wariancie. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to zapraszam. Czas akurat w porządku, także mamy 40 sekund na minusie, więc spokojnie sobie jadę bez zatrzymywania. Jest to przystanek na żądanie. Przede mną jeszcze właściwie 4 przystanki, na czwartym zakończy. To też przystanek nietypowy dla linii 42, na którym normalnie się nie zatrzymujemy, ponieważ jedziemy na wprost. A przystanek końcowy jest przystankiem dla linii skręcających w lewo i w prawo. Trasy pozostało właściwie 4 przystanki. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać, to się okaże podczas montażu. Jak słyszycie, jestem przeziębiony, także z głosem też jest gorzej. No, telefon sobie zamontowałem, jak zamontowałem, także w trakcie nagrania ciężko, żebym to poprawiał. Chciałem pozdrowić wszystkich moich widzów, z którymi miałem okazję przywitać się w niedzielę przy okazji jeżdżenia Jelczem 442 na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. I tutaj szczególne pozdrowienia dla Sebastiana, który się przywitał ze mną, był z mamą. Także miło było poznać. Pamiętajcie, nie gryzę. Jeżeli gdzieś mnie widzicie, możecie śmiało podejść zagadać, pod warunkiem, że nie prowadzę w tym momencie autobusu. Na kanale oczywiście dostępna jest relacja na żywo z jednego kółka na właśnie gwoźdź po busie. Także jeżeli jesteście ciekawi trasy, to serdecznie też zapraszam do obejrzenia, do zapoznania się z playlistą MPK Rzeszów, na której znajdziecie wszystkie nagrane przeze mnie linie. Oraz do zapoznania się z całą moją twórczością. Jest troszkę tych filmów, już właściwie ponad 500 na kanale. W maju minie 3 lata, jak w maju minie 2 lata, jak prowadzę kanał, tak? 3 lata, za 2 miesiące minie, jak prowadzę social media. Także zapraszam. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to serdecznie zapraszam do subskrybowania. Wtedy nie pominą was żadne nowe filmy. A w tym roku na pewno będzie się sporo działo, nie tylko w temacie komunikacyjnym, ale też jeśli chodzi o pojazdy zabytkowe. Jeśli podoba wam się moja twórczość, zapraszam do wsparcia mnie przy pomocy platformy Patronite. Tak jak już mówiłem, nie chcę uruchamiać reklam, nie chcę nikogo zmuszać do oglądania. Reklamy, które są aktualnie puszczane przed filmem, są to reklamy odgórnie narzucane przez YouTube'a i niestety nie da się ich wyłączyć. Chciałem wam też podziękować za to, że jesteście ze mną już prawie 2 lata. Oglądacie te filmy, bierzecie udział w premierach, w czacie na żywo. Udzielacie się, także za to wam serdecznie dziękuję, że chce mnie ktoś oglądać. I tradycyjnie oprócz normalnego nagrania pojawi się też nagranie w formie timelapsa, czyli z muzyczką.
my zbliżamy się do przedostatniego przystanku. Proszę Państwa, koniec trasy, to jest kurs skrócony. Proszę? To jest kurs skrócony do Urzędu Marszałkowskiego. No bo ja pierwszy raz tym numerem jadę, bo nie wiem, czy on jedzie. Nie, ja proszę Pani, skończyłem kurs. On normalnie jedzie prosto, ale to jest wersja skrócona i ja zjeżdżam w kierunku Marszałkowskiej, także ja już zakończyłem. Także ja Wam dziękuję za uwagę. Oczywiście pasażerowie zdziwieni, nikt nie słucha zapowiedzi.